Dla wielu rodzin to były prawdziwe 2 dni cudów. Często tylko na wolontariusze Szlachetnej Paczki mogą bowiem liczyć w swoim życiu. Na szczęście tych, którzy wspierają, cały czas przybywa, powiększając grono stałych wolontariuszy. Mi to dało takiego kopa, może tak powiedzieć, takiego kopa życiowego. Ja oczekiwałem przede wszystkim, chciałem coś dobrego zrobić dla innych. Uważam, że warto pomagać, będę to zawsze powtarzał, że warto pomagać. Stąd moja decyzja między innymi, żeby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Jest to nasz pierwszy raz w tym roku, kiedy wzięliśmy udział, tak naprawdę z zaproszeniem dostaliśmy tutaj od pracowników Szlachetnej Paczki, aby wspomóc tutaj naszymi samochodami po prostu i porozmawiać po tych rodzinach, które są najbardziej potrzebujące przesyłki. Organizowaliśmy u nas w zakładzie pracy też wewnętrzną zbiórkę produktów, plus jeszcze rozwozimy to naszymi samochodami dostawczymi. W Lubinie wszystkie rodziny potrzebujące wsparcia znalazły swoich darczyńców. Od wielu lat już nie mamy problemu z tym, żeby rodziny znalazły darczyńców, więc no możemy mówić, że mamy bardzo dużo szczęścia. Wszystkie rodziny już tak od ponad 2-3 tygodni mają swoich darczyńców. Współpraca jest jakby skoordynowana z wolontariuszami, więc też jeżeli jakby widzimy, że darczyńca ma dużo większe możliwości, to też zachęcamy do tego, żeby na przykład wybrał drugą rodzinę, bo często się zdarzają takie osoby, czy firmy, czy też szkoły, grupy jakby społeczne, które mogą spokojnie wziąć jakby więcej niż jedną rodzinę. Wszystkie paczki zostały zapakowane, podpisane i przez 2 dni rozwożone do potrzebujących rodzin. Rekordowa, największa paczka miała 30 mniejszych podarunków. To tak jak co roku, żywność trwała, środki czystości. W tym roku jest też bardzo dużo bonów do sklepów spożywczych, dlatego że darczyńcy wychodzą jakby też z tą inicjatywą, że dzięki temu, że rodzina będzie miała bon, będą mogli kupić produkty, które nie będą miały tak długiej daty ważności, tak? Czyli będą mogły zorganizować sobie święta. Mamy też małe sprzęty gospodarstwa domowego, jak żelazko, czajnik elektryczny, radio. Są dywany w tym roku. Weekend cudów, nazywany również weekendem dobroci, to finałowe 2 dni, w których paczki przygotowane dla konkretnych rodzin trafiają do potrzebujących.